Witam Was wszystkich, z tej strony Nacios. Dzisiaj zaprezentuję Wam 25 faktów o piłkarzu Kamil Grosicki. Miłego oglądania. 1. Kamil Grosicki urodził się 8 czerwca 1988 roku w Polsce, pochodzi z miasta Szczecin. 2. Jest zawodowym piłkarzem jednego z angielskich klubów oraz reprezentuje Polskę. Gra na pozycji pomocnika z numerem 7 w klubie, a w reprezentacji 11. 3. Kamil jako drugie imię dostał Paweł. 4. Grosicki rozpoczynał swoją piłkarską karierę w Pogoni Szczecin od drużyny trampkarzy, a następnie grał w juniorach. 5. Wiosną sezonu 2005-2006 zakwalifikował się do szerokiej kadry zespołu pierwszoligowego Pogoni Szczecin. 6. 19 czerwca 2007 roku Grosicki przeniósł się i podpisał 4-letni kontrakt z Legią Warszawa. 7. Kamil w nowym klubie spisywał się obiecująco, jednak pojawiły się wokół niego informacje o problemach z hazardem. Problemy pozasportowe z czasem zaczęły przekładać się na jego postawę na boisku. Zawodnik popadł w długi, które klub spłacał, przekazując na ich poczet wynagrodzenie piłkarza. Pod koniec listopada 2007 roku, 4 kolejki przed końcem rundy jesiennej, wyjechał na kilka tygodni do specjalistycznej kliniki leczącej uzależnienia mieszczącej się na Mazurach. 8. W lutym 2008 roku został wypożyczony z opcją pierwokupu do szwajcarskiego FC Sion do 31 grudnia 2008 roku. 9. Grosicki nie potrafił jednak wykorzystać swojej nowej szansy. Mieszkając na terenie klubu, kilka razy z rzędu spóźnił się na trening, 2 razy spowodował też stłuczkę samochodową, nie mając prawa jazdy. Nie potrafiono do niego dotrzeć, ponieważ zrezygnował on z opłacanych przez klub lekcji języka francuskiego. Działacze klubu zawiedli się na nim i postanowili zrobić mu na złość. Wykorzystując jego naiwność i ignorancję, podłożyli mu do podpisania napisany po francusku dokument, którym Grosicki nieświadomie zrzekł się swoich zarobków do końca roku. 10. Po nieudanej przygodzie w szwajcarskiej ekstraklasie powrócił on do Szczecina i rozpoczął indywidualne treningi. 11. Gotowość na pozyskanie zawodnika wyraziła Jagiellonia Białystok, która chciała na początek go wypożyczyć. Sam zawodnik nie był jednak zainteresowany powrotem do ponownych występów w Polsce, jednak ostatecznie w grudniu 2008 roku Grosicki za 63 tysiące złotych został wypożyczony z opcją pierwokupu do Jagiellonii. 12. Podczas wypożyczenia Kamil stał się ich kluczowym zawodnikiem. Notował gole i asysty. W czerwcu 2009 roku Jagiellonia wykupiła Grosickiego na stałe. Zarząd klubu zapłacił za piłkarza 500 000 zł. 13. Przed jednym z treningów przygotowawczych do sezonu piłkarz pojawił się na zajęciach będąc pod wpływem alkoholu. Uwagę otoczenia przykuło jego nienaturalne zachowanie. Zawodnik odmówił poddania się badaniu krwi, na które nalegał trener drużyny. Szkoleniowiec był na tyle tak rozczarowany zachowaniem piłkarza i zagroził władzom klubu swoim odejściem, jeśli zawodnik zostanie w klubie. 14. 10 stycznia 2011 roku Kamil Grosicki został sprzedany za niecałe 1 000 000 euro i podpisał 3,5-letni kontrakt z tureckim Sivasporem. 15. 29 stycznia 2014 roku podpisał znowu 3,5-letni kontrakt z francuskim klubem Stade Rennais. 16. 31 stycznia 2017 roku został kupiony za 9 000 000 euro i podpisał ponownie 3,5-letni kontrakt z angielskim klubem Hull City. 17. Kamil Grosicki w sierpniu 2006 roku zadebiutował w młodzieżowej reprezentacji Polski, a 2 lutego 2008 roku w seniorskiej reprezentacji Polski. 18. Jest żonaty z Dominiką Grosicką, z którą ma córkę Mają. 19. Ma o 11 lat młodszą siostrę Kornelię, która trenuje piłkę nożną w ekstraligowym klubie Olimpia Szczecin. 20. Ulubionym gatunkiem muzyki Kamila Grosickiego jest disco polo. 21. Jego największe sukcesy piłkarskie to w 2008 roku zdobyty Puchar Polski z Legią Warszawa oraz w 2010 roku zdobyty Puchar i Super Puchar Polski z Jagiellonią Białystok. 22. Od 2016 roku jest ambasadorem marki zegarków Astorin. 23. Na Kamila Grosickiego często mówi się Grosik lub Turbo Grosik, od jego nazwiska oraz Turbo od jego szybkości na boisku. 24. Na prawej ręce wytatuował sobie wizerunek Matki Boskiej, która ma go chronić i pilnować, żeby nie powtórzył głupot z przeszłości. 25. Kamil Grosicki w dzieciństwie pasjonował się tańcem towarzyskim. Odnosił na tym polu liczne sukcesy, wygrywając wiele zawodów rangi krajowej.
No i to by było na tyle w tym materiale. Gorąco zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, by nie przegapić żadnego nowego filmiku oraz do zostawienia łapki i komentarza pod filmem. O kim chciałbyś usłyszeć następne 25 faktów? Możesz również udostępnić inny mój materiał, za co będę ogromnie wdzięczny. Dzięki, że wpadłeś, trzymaj się, na razie. Don't you give me your love? Don't you give me your heart?